Witajcie w kolejnym odcinku SK Reakcje. Ja nazywam się Hanczak, a dzisiaj generacja Z będzie reagować na klasyki polskiego rapu. Ojejku, nie, dlaczego powiedziałam, mi łzy z oczu. Pamiętajcie, aby zasubskrybować nasz kanał, no i zostawcie jakiś komentarz na przykład z tytułem teledysku, który powinniśmy jeszcze im puścić. To będzie mocny odcinek. Zaczynamy. Witajcie! Witaj. Czy jesteście gotowi na dużą dawkę klasycznego polskiego rapu? Oczywiście! Jasne, że tak. No, ja myślę, że puszczę wam parę takich kawałków, które są dużo starsze od was. Ale tak sobie też myślę, że rap to jest coś, co łączy pokolenia poniekąd, ponieważ kiedy ja byłem nawet młodszy od was, to całkiem dobrze sobie w Polsce już radził. Zobaczymy, jak spodobają wam się te klasyki. Słuchacie rapu w ogóle? Nie. Ja jestem taco girl, więc taco. Ja często trafiam na coś, co tak roboczo się nazywa hip-hopolo. Hip-hopolo też mi się zdarzyło słuchać, ale nie słucham najczęściej. Ale wiem jedno, wiek to tylko liczba, tak samo w muzyce, więc... A jakieś klasyki polskiego rapu? Gdybym takie hasło rzucił, to co byście wymienili? Macie jakiś pomysł? Jedyna rzecz, dla której warto żyć. Hip-hop i nie zmienia się nic. Coś jest na rzeczy. To nie rap! Paktofonika, jestem Bogiem. Jestem bardzo ciekawy, jak zareagujecie na teledyski i kawałki, głównie z lat 90., które dla was dzisiaj przygotowałem. No to co? Zaczynamy! Zaczynamy! Możemy rozpoczynać. Tu Kielce. Mało rapowe takie, ale rapik, rapik! Co nie brzmi jak rap? No to jest jakiś rock. Może rock rap? Jest taki styl? A wiem, co to jest. Ja nie mam pojęcia. Brzeska, ulica, Prawieniaki. Po tych pikselach? Spoko, mi się na razie podoba. Teja to jest. Nie! O Jezu, ja to kojarzę, ten tekst scyzoryk, tak na mnie wołają. A tak, scyzoryk. Nic nie rozumiem, nic nie słyszę, to jest słuchalne? Ale przekleństwa. No. W rapie? To miasto, sobie ma, nie wiem, nic nie rozumiem, w ogóle nic nie rozumiem. Leroy to jest! Leroy! Mrocznie, trzeba zapanować, tak. No ja nie znam, szczerze powiem. Skąd znasz scyzoryk na no nie wiem, no jakoś to chyba było popularne, jak ja chodziłem do jakiegoś gimnazjum czy coś. 5 na 10. Okej, no. Jak myślicie, który to był rok? 2005, może 3. 98 może? Nie, wcześniej chyba. 93. Jak ja chodziłam do gimnazjum i jeszcze znali ludzie tę piosenkę, no to nie może być aż takie stare chyba. Czemu nie? No, nie wiem, 2000 może? Michał był najbliżej w naszej stawce, bo 95 rok to był. O, miadę! Jezu, 10 lat! To był scyzoryk i to był taki pierwszy hip-hopowy kawałek, który wyszedł do mainstreamu. A wiecie, kto nagrał ten kawałek właśnie? Kto? Leroy. O, tak samo trudne do wypowiedzenia jak cały ten, nic nie rozumiesz. Leroy. Jak? Leroy. Leroy, okej, odszłam Leroy. Nie, bo on teraz był posłem? Bardzo dobrze. Leroy był bardzo ostry, że tak powiem, jak scyzoryk w swoich tekstach. Wtedy niektórych to mocno burzyło, no bo to były lata 90. jednak. Ja myślę, że wulgaryzmy są nadal bardzo obecne, tylko po prostu teraz jakoś tak mniej akceptowalne. Czy scyzoryk mógłby zagościć na waszej playliście? Nie. Wstęp był ciekawy, bo taki nieoczywisty, taki trochę rock rap właśnie. Rap ma ogólnie brzmienie takie, tą stopę. A tutaj tego w ogóle nie było słychać. Przez to może było bardziej takie catchy, ja a jak na tamte lata. Tak? No. Ja nie słyszałem. W porównaniu z dzisiejszym rapem... No tak, zdecydowanie. Jaką pokażę, to wszystko na mnie jeszcze. To w takim razie przeskoczmy do kolejnego kawałka. Nie, widzę, że tu montaż i kolorki to zawsze takie... Podwórkowe. To jest plus i minus, tak. Jedyne co widzę, no... Sample bardzo taki catchy jest. Tylko czy to jest Paktofonika też? To jest Kaliber 44. Kaliber 44, no właśnie. Ej, słuchajcie. Nie. To nie dla mnie, to taka spowolniona płyta. Ja umiem ogólnie robić taką jakby interpretację tego tekstu jak magik. Nie rozumiem, o czym oni śpiewają, jakby... Czegokolwiek bałci się, cokolwiek! Ja to wszystko pierdolę! Znasz tekst, dobrze? Ale to byłaś fanką Kalibru 44? Ja słuchałam. Okej, ja Paktofoniki bardziej, ale... Cisza!
nic. Doktorze, nie, doktorze, doktorze. Nie, to w ogóle jest, nic nie rozumiem. To jest chyba pierwszy taki teledysk z fabułką, nie? Jak na tamte lata. No słuchajcie, to jest tekst, który opowiada w ogóle historię, więc... A o czym jest? Tak, jakbyś zinterpretowała? O, to jest główny bohater. Widzi plus i minus. Nie. Plus i minus, wada wzroku. Tak, ja też o tym pomyślałam. On czeka na wynik testu na HIV. I plus jest pozytywny, minus jest, że nie ma. Aha, ja wiem. O, super. Czyli rozumiem, że tego kawałka też nie słyszeliście wcześniej. Nie. Jestem ciekawy, jak będzie z kolejnym. Posłuchajcie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem. Buja. I my wiemy, że tak będzie. Wiemy. To są po prostu ziomki, które wyszły z bloku na browar i powiedzieli: ej, nagrajmy sobie teledysk do tego. Poziom tego tekstu przypomina mi trochę taki, jakbym synonimy pisała. Proste tutaj są te... Ale proste, ryby, ale buja. Pisałem, słuchałem. Co robiłem? Twoje imię naśladowałem. Fajna zabawa tekstem. Idu? I się to najbardziej podoba. Tak, to jest zdecydowanie... I zrozumiałe. Bo ja się spodziewałam tutaj, że będę musiała to interpretować z polonistką obok. Nie, to są proste chłopaki ulicy. Nie, ja totalnie czuję ten klimat, ja miałam taką ekipę sama. Ja nie znam wykonawcy, ale na razie mi się najbardziej w sumie spodobał. Molesta, coś wam mówi taka nazwa? Nie. Molesta, okej, dobra, kojarzę. To wam się nawet podobało, bo się bujaliście tak w rytm. No. Prosto, zrozumiale, zabujało. I zabujało, tak. To teraz mam dla was teledysk, na który, tak mi się wydaje, czekacie i znacie na pewno. Jestem Bogiem. Tak. Aha. O, tak. Nie ma co gadać. To myślę, że zna każdy akurat, bo był taki boom, jak ten film Jestem Bogiem wyszedł. To już jest standard na imprezach. To chyba przetrwało ze wszystkich kawałków najdłużej. Mam jedną schizofrenię, zaburzenie emocjonalne. Proszę, puść to na antenie, nie powiesz mi, że to fach, powiesz mi, że to obciach. Lecie i tak rozjedziesz się po łokciach. Nie, no buja. Bo ja jestem Bogiem, uświadom to sobie. Słyszysz słowo, odgrywa, zjeżdżę się na głowie. Fajne, nawet ten tekst jest taki bardziej... Jak ja patrzę na ten teledysk, są mi takie lata 90, do których chciałbym je zaznać. Tak? Chciałbym je zaznać. O rany, jestem niepokonany. Czekaj, fokus, strach, jeszcze rozszaleją wszystkie p***y, gdy poznaję mój urok osobisty. Nie wiem, skąd ja to znam w ogóle. No nie, no teraz wszyscy to puszczają na imprezach, to o drugą młodość przeżywa. Tak? Jestem Bogiem! Dobra, daj. Oni mają, moim zdaniem, to jest przekaz, który płynie ze wszystkich religii po prostu. Znaczy no, to idealnie opisuje... Że ty jesteś swoim własnym Bogiem. Osoby... Kurczę, nie wiem, czemu tak myślę, znaczy no, pewnie wiem, ale nie będę się rozwodził na tym, ale osoby chyba z bardzo dużymi problemami takimi psychicznymi. W sensie, jestem w stanie wyobrazić sobie, że ktoś to napisał teraz. Nie ma takiego vibe'u, że to było aż tak dawno temu. Tekst, jesteś Bogiem, uświadom to sobie, o czym? Wszystkiego możemy zaznać w życiu. Tym bardziej, że teraz nowe pokolenie lubi tak żyć przeszłością, mam wrażenie. Jakimiś takimi przeżyciami złymi. Ale jest coś takiego, że ludzie tak żyją, a trzeba sobie uświadomić i iść dalej. Czy ja to rozumiem tak, że właśnie my jesteśmy po prostu panami swojego życia i jesteśmy swoim własnym Bogiem. Dla mnie to jest taki przekaz, no ale może tutaj... Znaczy, no nie, no też jest też jakaś inna interpretacja. Skąd to możecie znać? Z imprez. Mi się wydaje, że jak ja miałam jakieś 14-15 lat, to ktoś to puszczał. Ja wtedy właśnie w blokowiskach to jest. Ja czasami mi się zdarzało. Powiem wam, że zaimponowaliście mi, że znacie tekst zdecydowanie lepiej ode mnie. Paktofonika, no. To jest w ogóle dla wielu osób, które no, wtedy się wychowywały na tym rapie, bardzo ważny, ale też można powiedzieć tragiczny kawałek, dlatego że to był jeden z ostatnich kawałków przed śmiercią Magika, czyli członka Paktofoniki, a wcześniej właśnie składu Kaliber 44. Wiecie, co się z nim stało? Nie. Popełnił samobójstwo w święta Bożego Narodzenia właśnie w 2000 roku, a to był jeden z ostatnich kawałków. Niektórzy trochę odczytują jako taki rzeczywiście znak, że coś się wydarzy. Fajnie, że to znaliście. Zobaczymy, jak będzie z kolejnym kawałkiem. Znasz. Z rytmu kojarzę. Może to brzmi trochę... Była moja nitwa i gra ze mną i gra szansą i z alkoholu. Kurczę, ale to trzeba naprawdę się skupić na tym tekście. Te...
Ten sample masz mi się kojarzy. PZ. To jest PZ, no. Teraz po prostu jak nowe muzyczki po prostu buja i ty tam wiesz, dwa zdania powtarzasz, a tutaj trzeba się skupić, zinterpretować, zrozumieć o co mu chodzi. Wiadomo, że o miłość chodzi. Ja grałam kiedyś w teledysku PZ, tylko że takim nowszym. W jakim? Dzisiaj blisko jest niebo. Sky. Naprawdę? Naprawdę, no. Wchodziłam do tego, do jeziora. You are my sunshine. To już ludzie z przyszłości. Zamknij oczy, się wsłuchaj. Myślałam, że do mnie już zamknij. Pięknie rozpoznaliście PZ-a. Wow, ja jestem fanem Kai i tego kawałka, o którym mówiłaś, więc muszę obejrzeć teledysk. No właśnie, skupmy się jeszcze na chwilę na PZ-cie. Tam jest taka scena była robiona na podstawie chrztu baptystów i my wchodziliśmy po prostu do Jeziorka Czerniakowskiego i tam chrzciliśmy taką aktorkę. Powiedziałaś, że trzeba się skupić na tekście. Przy dzisiejszych kawałkach hip-hopowych też trzeba się skupiać na tekście, czy może on łatwiej chyba wchodzi? Nie, bo tekst jest w większości pieniądze, kobiety, samochody, bo To jest standardowa trójca. Ważne, żeby bujało. No dobra, ale na przykład Mata czy Tako mają często rozbudowane i całkiem fajne teksty. Tak, koniecznie, ale... bo on Mata ostatnio zrobił nierozbudowane. No tak, ale Tako, ja mam wrażenie, że jest mniejsza ilość tekstu mimo wszystko. Mówi, a Tako to tak jakoś tak mniej tego jest. Się odchodzi chyba w tych czasach od tekstu. Teraz już tak bardziej w ogóle kiedyś rapsy to tak wyglądają trochę jakby faceci chcieli pisać wiersze, ale stwierdzili, że to jednak że nie, wypada nie jest modne, wierszy, pisać to nie jest cool, mężczyznowie, co oni... I teraz oni wtedy są cool, tak? On już nie jest Mickiewiczem, z którego śmiali się w liceum, tylko on jest tutaj. Ten kawałek jakoś do was przemawia? No. Ja skupiłem się w sumie na tekście. Nie no, PZ zawsze miał dobre kawałki. Ja teraz ogólnie też jakoś mocno tego nie kojarzę. Chyba to słyszałam, ale nie słuchałam tego jakoś szczególnie, żeby pamiętać tekst. I nie wiem, jakoś zawsze to do mnie trafiało, to co PZ miał do powiedzenia. Wydaje mi się, że on tak mocno tworzył z serca. Michał przeczesał włos, więc jest gotowy do obejrzenia kolejnego teledysku. Ale nutki bujają z tych. Ja bym nie powiedziała, że są takie... Tak, te kolejne są aktualne, mam wrażenie, taka nutka. Częsty brak reakcji doprowadza do frustracji. Ale to jest Peja. Reakcji doprowadza do wariacji. Nie załatwisz, bądź grzeczny, może zyskasz. Panie będą tak uprzejme na zajętych stanowiskach. Nie, mówicie, oni chcieli pisać wiersze, ale to nie było modne i tyle. Wylać swoją frustrację. Na opłaty ci nie starcza, nie dożyjesz 60, martwisz się jak pomarańcz. No kurczę, mam wrażenie, że niewiele się zmieniło od tamtych czasów. Nie dożyję 60, zmarszczysz się jak pomarańcza. Fajne, biorę. To była subkultura tak naprawdę, no tak, właśnie o to chodzi. Społeczność, która stworzyła swój gatunek muzyki. Oni opowiadają w ten sposób swoje historie. Ale to same negatywne emocje tu są. Nie ma dobrych rzeczy. Dlaczego tu nie ma dobrych tekstów? Bo słuchaj, bo to jest sztuka. Artysta, wiesz, na wygnaniu najwięcej pisze. Urojenia, środek bagna. To mój rap, to moja rzeczywistość. Widzisz, on mówi, to mój rap, to moja rzeczywistość. Wajbuje, super, widzisz? Wygląda to jak Sebuś. A kojarzycie tę twarz? Bo to jest bardzo znana twarz, do dzisiaj w sumie. A coś wam mówi Rychu Peja? A tak, ale to on? Tak, to jest Peja właśnie, prosto z Poznania. No nie ma nic miłego tutaj. A wiesz dlaczego? Bo wtedy była bieda, wielkie bezrobocie, na tych blokowiskach nic się nie działo. I oni uciekali trochę w ten rap, który był odskocznią od tej szarej rzeczywistości bardzo. A teraz jest troszkę lepiej, gdzie są te rapsy, bardziej pogody. A no tak, czekaj, o hajs, nie ma, teraz jest trochę o hajs. A jeżeli byście skupili się trochę też już po kilku tych teledyskach na treści i trochę też porównali z tym, o czym dzisiaj się rapuje, to coś zauważacie? O Boże, tak. No czy to podobnie jest? Nie, no co ty, jest w ogóle zupełnie inaczej. Teraz ten dzisiejszy rap to jest... Mam dużo... Ale... Pytałeś się o tekst. Co o przekaz. No. No przynajmniej, nie wiem, może ten, który do mnie trafia współczesny, to jest o tym, że powiem ładnie, chodzą chłopcy na imprezy i poznają dużo dziewczyny, jak najwięcej, każdy się chwala, ile tak ten zaliczył po prostu, ile to nie wypił i że o Boże, jestem taki sławny. Mi się wydaje, że teraz te rapsy są takie o niczym, o wszystkim i o niczym. A tu przynajmniej może negatywne emocje, ale o czymś. Te rapsy to właśnie można tak jak śmialiśmy się, że powiedzieliśmy, że to jak taka sztuka,
że oni tworzyli sztukę, tak, ale nie chcieli wyglądać nie cool, a dzisiaj słuchasz tak, te rapsy, dla to mainstreamu, to już nie powiesz, że to jest sztuka, tak? To zależy kto, są pojedyncze przypadki, tak? Teraz będzie ktoś zupełnie inny, bardzo chcę, żebyście w kolejnym teledysku rzeczywiście wsłuchali się też w tekst. To jest ta miłość, to jest ta miłość, to jest ta miłość. Ostry? Syfie, to jest moje miejsce, bo kocham to miejsce. Boże, straszne. Nie, no aż tak źle nie jest w Polsce, bo ja może też kocham Polskę, to tak źle bym nie powiedział. Czekam na dzień, w którym bez stresu spojrzę w bloku okno. Niepokój, stres, ojejku, nie, dlaczego powiedziałam mi łzy z oczu? To są emocje. To są emocje, tak czy tak? Też kochasz Polskę. Bohaterstwo miernikiem sejmowych wynalazków Polską. To w ogóle naprawdę ma taki vibe, jak wiesz, jak dostajesz nagranie, że ukradli ci dziecko i musisz przyjść i uratować. Tu jest bagno zwane rzeczywistością. Bardzo groźny teledysk. Nie podoba mi się w ogóle. W ogóle straszne, w ogóle ja nawet nie, tyle uczuć, emocji przeze mnie przeszło przez to oglądanie. To jest o miłości, której nie zmierzysz w monetach. Ilona, co cię tak wzruszyło? W sensie, nie wiem, ogólnie na początku jak było o miłości, to myślałam, że to w ogóle mówi do kobiety i tak sobie wyobraziłam te dziewczyny, które mówią, że no, faceci to kiedyś nagrywali teledyski, a potem mówię, dobra, to nie do kobiety i ta Polska i potem ten gość, który był taki groźny. O czym to był kawałek? O Polsce. No, takiej trudnej relacji. A gdzie leży Polska? Takiej trudnej relacji z Polską. No, w Europie Centralnej. Tutaj. A, w serduszku, dobra. Sorry, nie skumałam. To był OSTR. OSTR zresztą też do dzisiaj czynny raper. No właśnie, oni wtedy bardzo dużo komentowali w swoich kawałkach tej rzeczywistości dookoła, o której mówiliśmy, że była taka szara, brudna. I to jest różnica, bo teraz rapsy nie komentują rzeczywistości dookoła, mam wrażenie. Politycznej, prawdziwej. Znaczy w dzisiejszych czasach na przykład Taco Hemingway, że to tango. Polskie tango. No. Też mi przyszło do głowy. Ale może rzeczywiście jest tak, że po prostu rzeczywistość się zmieniła i komentują... Swoją, że jest hajs, tak. Oni komentują standardowe trzy tematy, ja to będę cały czas powtarzał. Dupy, które lecą tylko na hajs. Samochody. Tak, ale jak one nie lecą na hajs, to zaśpiewam o hajsie, żeby na pewno leciały na hajs. Zacząłem się zastanawiać, czy mamy w Polsce teraz rzeczywiście młodych, biednych raperów. Nie. Gdzie oni są? Biedny raper? Odezwijcie się w komentarzach. Biedny raper to jest ten, który jest początkującym i on robi rap, żeby być też bogatym raperem. No, Marek Chłasko pisał w tej książce Piękni 20-letni, że można być w Polsce albo pijakiem, albo bohaterem. Nie? Czas na kolejny teledysk, teraz zupełnie zmienimy klimat. Chcesz te dwa, dzieciaku? Szybkie auta. Wtedy, ale... Okej. Okay. Wiemy, gdzie już się zaczął ten trend, widzisz? O, już są kobiety w majtach. Mówię, tu się zaczęło. No to już jakieś takie trapisko bardziej. To już trochę bardziej mi przypomina to, co się teraz dzieje właśnie w rapie polskim. Taki bardziej jest... Wcześniej był smutny gość i jego twarz, ale już się pojawiają tutaj kobiety. Czyli standard, nowocześnie. Używki. Co ty wiesz o świętach? Promowanie używek. Nie, mówimy stanowczo nie. No ale to jest taki problem właśnie tamtych czasów. Palenie trawy było jakieś takie normalizowane, jeszcze się ludzie tym wpalili. W sumie to nadal tak jest. Ty. Tak, to jest okej. To rytm okej. Mi się podoba. Ziomuś. Tede, kojarzycie takiego? O, ja słyszę. To był początek lat 2000 i jak widzicie, jednak byli też raperzy, którzy, no właśnie, zaczęli pokazywać... Prekursorami. Coś więcej niż smutek. To jest kawałek pod tytułem Mercedes. I jak zauważyłaś, troszkę jakby jest już inny klimat niż w tym, co widzieliśmy wcześniej. No tak, jakieś dziunie. Ziomuś? Ziomuś, takie ładne słowo. Ziomuś jest boomerski już, moim zdaniem. Ziomuś. Nie wiem, mnie trochę śmieszy osobiście, ale po prostu ja tego nie używam, ale rozumiem, że to jest jakiś żargon. Nic specjalnego, to jest normalne słowo. Czy do tego kawałka byście wrócili? Ja bym wrócił. No ale a co ci się w tym podobało? No w sensie, no, że jest taki bardziej melodyczny, trapowy, okay. No, taki suchy. Dla mnie nie, dla mnie totalnie nie. Ja daję. Zobaczcie kolejny. Jakiś czas wcześniej spod lubelskiej wsi wyjechał do stolicy szukać lepszych dni. To jest Soku. To jakiś Soku, no. Grzegorz Pizzy znał jednego. No, z tym się kojarzy z Czesiem. Też ciekawy teledysk. Plaska trochę robi. Znam to. Kawał drogi siedział w kiblu pociągowym, walił klocem, miał zdęciałe. To już jest ciekawe, no mówię ci, to jest... To ma fabułę. To jest historia, fabuła, to jest nie...
jest muzyka. To jest. Hip-hop jest dlatego piękny, że to jest cały czas codzienny. Mi się zdarzyło raz jechać pociągiem i siedzieć w kiblu cały przejazd. To ty zajmujesz te kible w pociągach? Ale wychodziłem raz na 10 minut, żeby właśnie puszczać ludzi. To jest standard. Policja, HWDP. Tak, podatki, handfu. Prosto. Ej, prosto. Pamiętam, że to był szpan nosić koszulkę z prosto. Prosto albo czapkę. O tak, Boże, to jest totalnie klimat mojego gimnazjum. No Sokół jest przecież potomkiem jak tego. Jakbym widziała mojego chłopaka. Wyspiańskiego, więc kurczę, no jego liryka też jest dobra, nie? WWO między innymi, czyli w witrynach odbicia, teledysk skanimowany, taki nowocześniejszy. Animacja fajna, przypomina mi taki kreskówkę Czesiu. Mi się podobał ten element takiej animacji właśnie. Całe przesłanie jest tu ważne, bo to był tekst poruszający temat solidarności w środowisku rapowym, także taki trochę o tym, co się dzieje wewnątrz. Mam do was pytanie na koniec. Czego współcześni młodzi raperzy mogliby dobrego nauczyć się, może jakiś wzór wyciągnąć rzeczywiście z tych klasyków polskiego rapu? Ja uważam, żeby tworzyli to, co czują przede wszystkim. Też zwracali uwagę na tekst po prostu. A w dzisiejszych czasach to jest tak bardzo pomijane. Weszłem, nie, wszedłem. Skorim w sensie. Ja nie wiem, czy jestem w ogóle odpowiednią osobą, żeby to oceniać, albo żeby komuś doradzać, bo nie jestem raperką. No ale każdy ma swoje zdanie. Jak dla mnie, to współcześni raperzy mogliby troszeczkę pokory się nauczyć od tych klasyków. Co nauczyć mnie pokory? I tekst też jest ważny, moim zdaniem jest bardzo ważny, ale no nie dla każdego jest tak ważny jak dla mnie, jak widać. Gdyby cały czas mieliby się uczyć pokory, to by nie byli, no nie by byli w tej subkulturze, trzeba, nie? Trzeba wypośrodkować arogancję i zarozumiałość, a właśnie tą pokorę i jakąś tam skromność, nie? I spotkać się gdzieś po środku. A które kawałki są dla was bardziej szczere? No dla mnie zdecydowanie te klasyki. Chociaż no nie uważam też, że te dzisiejsze są nieszczere. No, może właśnie ktoś tak wali prosto z mostu, co mu tam w głowie gra. Jeśli tak, to współczuję. Nie no, żartuję. Uważam, że wcześniejsze, ale na pewno są jakieś tam perełki w obecnych czasach. Drodzy milenialsi, którzy pamiętacie te kawałki na pewno i się na nich wychowaliście, napiszcie nam w komentarzach, co jeszcze w przyszłości powinienem puścić tym młodszym. Zobaczymy, co powiedzą. Zasubskrybujcie kanał, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku.